odcinek jest szczególny, ponieważ to nasze ostatnie spotkanie w 2023 roku, a przed nami wyjątkowy okres. Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas jest to czas przygotowań, zakupów i wyjazdów. W tej wielkiej świątecznej gorączce zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni upłynęły nam w spokojnej atmosferze. Robiąc zakupy, czy te tradycyjne, czy internetowe, nie popadajmy w świąteczny wir zakupowy. Bądźmy ostrożni. Nie chcielibyśmy przecież stracić swoich oszczędności. Proszę bardzo. 120 zł. A wie pani, co tam jeszcze Tabak? Widziałam jedną rzecz. Może no, podejdziemy? Możemy podejść. Drodzy Państwo, zwracajmy szczególną uwagę na swoje mienie. Nie dajmy złodziejowi okazji na tak zwane wyciągnięcie ręki. Oprócz utraty pieniędzy możemy stracić swoje karty płatnicze i dokumenty, które zawierają nasze dane osobowe. Pamiętajmy, że kieszonkowiec nie nosi przebrania. Wygląda jak każdy z nas. Nie sprawiajmy sobie problemów. Pomimo pośpiechu zachowajmy zdrowy rozsądek. Nie dajmy się okraść. Zatrzymaj się na chwilę. Zastanów się. Bądź bezpieczny, żyj. Przemieszczając się pieszo, bądźmy uważni. Nie korzystajmy z telefonu komórkowego, przechodząc przez ulicę. Nie zapominajmy o odblaskach. Zwracajmy szczególną uwagę na nasze bezpieczeństwo. Pieszy to tak zwany niechroniony uczestnik ruchu drogowego, który jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwo w razie wypadku.